Audycja zawiera lokowanie produktu. Gość Radia Oko. Marta Mierzejewska na 88,5 FM. Witam panią Beatę Kraskę-Walijewską, właścicielkę wielospecjalistycznej przychodni lekarskiej Solmed z ulicy Hellera 29A. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Przypomnijmy, od jak dawna funkcjonuje wielospecjalistyczna przychodnia lekarska Solmed i na jakim etapie rozwoju teraz jesteście? Nasza przychodnia jest młodą przychodnią. Działamy dosłownie rok czasu. Niedługo będziemy świętować nasz roczek, a zarazem przywitamy państwa w nowej lokalizacji na Hellera 29A. Z okazji urodzin Solmedu oraz nowej lokalizacji na Hellera pod koniec listopada serdecznie państwa zaprosimy na dzień otwarty ze wszystkimi naszymi specjalistami. Będą mogli państwo bezpłatnie porozmawiać, skonsultować swoje wątpliwości dotyczące zdrowia. Serdecznie zapraszamy. Podczas dnia, a raczej wieczoru otwartego w przychodni Solmed zaprosimy do konsultacji pana onkologa doktora Seweryna Grzymałę, ortopedę, panią psycholog, panią kardiolog, urologa, logopedę, neurologa, endokrynologa, ginekologa, pani ze szkoły rodzenia, panią uroginekolog. Przez ostatnie miesiące bardzo rozwinęliście swoją ofertę. Lekarze jakich specjalizacji przyjmują w Solmed? W sumie nie ukrywam, że na spotkanie z panią Martą policzyłam dokładnie specjalizacje, które są u nas w naszej przychodni. Mamy przeszło 20 specjalizacji. Za każdym specjalistą stoi szereg badań, które można wykonać u nas na miejscu. Między innymi badania EEG B-Feedback, badanie EEG wykonywane przez panią logopedę i neurologopedę, panią magister Lidię Rydel. Pani magister Bogusława Jaksina wykonuje badanie słuchu w ogóle u dzieci i młodzieży. Nasza przychodnia specjalizuje się wyłącznie w rehabilitacji dziecięcej. Poza specjalistami, czyli panią Martą Wielką Pokorą, panią Justyną Walewacz oraz panią Katarzyną Gadzałą, posiadamy bardzo dobrze wyposażony gabinet rehabilitacji. Gabinet wyposażony jest w nowoczesny sprzęt fizjoterapeutyczny. W przychodni Solmed przyjmują specjaliści: onkolodzy, ortopedzi, psycholog, dietetyk, kardiolog, urolog, logopeda, neurologopeda, pulmonolog, endokrynolog, medycyna sportowa, rehabilitacja dziecięca, ginekologia, położnictwo, szkoła rodzenia, uroginekologia, neurologopeda, neuroterapia, neurochirurg oraz medycyna pracy. Co zatem wyróżnia waszą ofertę na tle innych? W ostatnim czasie mamy bardzo duże zainteresowanie mam, które przekraczają próg naszej przychodni z własnymi maleństwami, dziećmi, a zarazem młodzieżą. Szczególne zainteresowanie posiada pani logopeda i neurologopeda. Pani pedagog ze specjalizacją oligofrenopedagog. W naszej przychodni jest możliwość wykonywania, przeprowadzenia terapii metodą Johansena, która zalecana jest przy problemach opóźnienia rozwoju mowy, dyslekcji, ADHD, zaburzeniami koncentracji. Co jest dla pani najważniejsze, jeżeli chodzi o służbę zdrowia? Na co pani postawiła w swojej firmie? Jeśli chodzi o zdrowie, nie ukrywam, że dla każdego najważniejszy, najcenniejszy i nieodwracalny jest czas. Tworząc Solmed, wychodziłam z założeniem oszczędności i poszanowania czasu dla pacjenta, aby nie tracił na poszukiwanie specjalisty, tylko odnalazł go w naszym rodzinnym mieście. Kadra medyczna w przychodni Solmed jest jedną z najlepszych w regionie. Zaprosiłam do współpracy osobę z powołaniem, z bardzo dobrym wykształceniem i doświadczeniem na skalę światową. Zapraszam państwa bardzo serdecznie do odwiedzenia nas na naszej stronie internetowej, na naszych portalach społecznościowych. Zapraszam do odwiedzenia nas w nowej lokalizacji na Hellera 29A, a także na dzień otwarty, który odbędzie się pod koniec listopada tego roku. Dziękuję bardzo. Na 88,5 FM gościłam panią Beatę Kraskę-Walijewską, właścicielkę wielospecjalistycznej przychodni lekarskiej Solmed z ulicy Hellera 29A. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Gość Radia Oko. Audycja zawierała lokowanie produktu.